Niewiele, ale myślę, że istotnych spraw. Panie Prezydencie, prosiłbym o podjęcie stosownych działań zmierzających do przeprowadzenia analizy natężenia ruchu i wypadkowości na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z ulicą Sienkiewicza. Nieodległy czas, było już poważne zdarzenie. Jestem po rozmowach nawet z Generalną Dyrekcją Dróg, także odpowiedzi, jakie otrzymywałem dotychczas, są takie, ja nie powiem, że połowiczne, daleko do połowy jeszcze jest. To jest jedna sprawa. Kolejna, o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na słupach już na ulicy Kasztanowej, naprzeciw bramy wejściowej na ogród widziałkowy Las Rzeczki. Kiedyś tam jedna lampa była, można nawet zobaczyć kawałek konstrukcji, czyli rury podtrzymującej lampę. Na drugiej już jej nie ma wcale, a to by było niezbędne nawet dla użytkowników tam pracujących. I kolejne, zobowiązać właściciela posesji znajdującej się na rogu ulicy Grzybowej, Moczegowej, Spacerowej do skoszenia trawy suchej. Obecny stan stwarza zagrożenie dla sąsiadującej kaplicy i budynku mieszkalnych. To już w jednym roku, w roku ubiegłym już było definitywnie załatwione i jednak właściciel skosił, to myślę, że trzeba do tego powrócić, tym bardziej, że długi okres suszy, jaki był, te trawy czekają tylko chyba na niedopałek papierosa, żeby było jakieś nieszczęście. Lepiej temu zapobiec. I wracam jeszcze raz, panie prezydencie, o podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia już tak silnie zarośniętego chodnika wzdłuż ulicy Długiej. Wiem, że ulica Długa jest ulicą powiatową. Szkoda, że nie mam nikogo, bo bym ten temat zwrócił. Odpowiedzi, jakie otrzymuję, no nie chciałbym ich tu bardzo krytykować, ale muszę to przeczytać, chociaż wycinek. Oczywiście jest to wyciąg z ustawy, na którą się powołuje odpowiadający na moją interpelację. Ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I zawsze w odpowiedzi otrzymuję tylko jedno. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku. Ale niedopowiedziane jest jedno jeszcze ważne, myślę, że wielu z nas interesuje. Bo to są podpunkty do tego. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdu. I na poparcie tego, że to jednak zarządca musi czynić to, chcę powiedzieć, że znowu otrzymuję w odpowiedzi, oczywiście mam tu pismo też, oczywiście Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych. I nie chciałbym w całości aż czytać, ale chyba aż się prosi. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 punkt 4 ustawy, o której cytowałem wcześniej, o utrzymaniu i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie tegoż błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem nieruchomość jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, do którego przylega chodnik, to obowiązek oczyszczenia chodnika ciąży na właścicielach, czyli zarządcy, użytkownika i tym podobnie owego pasa. I to chciałem właśnie zacytować głośno, żeby wiedzieć, co w pismach prawnych jest zapisane. I odpowiedzi dotychczas otrzymywane na to uznaję nawet nie za półprawdy, rozmijające się z prawdą. Dziękuję bardzo. Na posiedzeniu komisji poprzedzającej dzisiejszą sesję radni zapoznali się z oceną realizacji budżetu obywatelskiego za lata 2015-2017. Z pewnością niepokoi nas wszystkich malejąca frekwencja osób biorących udział w głosowaniu.
Być może zniechęconych nie zwiększoną pulą środków pieniężnych na wykorzystywanie dla celów budżetu. Słuchając licznych uwag mieszkańców, zgłaszam interpelację w sprawie zwiększenia środków na budżet obywatelski, jak również o umożliwienie głosowania internetowego na zgłaszane projekty. Jest to zgodne z oczekiwaniami młodszych mieszkańców naszego miasta i z pewnością przełoży się na lepszą frekwencję podczas głosowania. Dodam, że interpelację w tej sprawie zgłaszałem 2 lata temu. Był to bodajże wrzesień 2015 roku. Szanowni Państwo, przybywa banerów i ulotek z herbem naszego miasta. Proszę o informację, w jakiej fazie są prace nad poprawą herbu miasta. W tej sprawie zwracałem się w czerwcu i październiku roku 2016. Przypomnę, że Komisja Praktyczna wydała opinię sugerującą konieczność zmiany herbu, będącego przecież podstawowym symbolem naszego miasta. I sprawa kolejna. W nadchodzącym okresie z pewnością po zakończeniu wakacji zwiększy się ruch pieszych w pobliżu placówek oświatowych, szkół, przedszkoli. Proszę o sprawdzenie stanu oznakowania przejść dla pieszych w sąsiedztwie tych obiektów, jak również sprawdzenie widoczności oznakowania pionowego. W tym miejscu proszę o interwencję na ulicy Wspólnej, bowiem na przejściu dla pieszych między osiedlowym domem kultury a przedszkolem znak przejścia dla pieszych jest zasłonięty gałęziami ziemi akacji, które koniecznie trzeba przysiąść. I ostatnia sprawa. Zmiany nazw ulic w naszym mieście są spowodowane ustawą dekomunizacyjną. Zespół powołany zarządzeniem pana prezydenta wybiera nowe nazwy ulic. Niestety nie zawsze zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Stało się tak chociażby w przypadku ulicy Rodzinnej, której nazwa wzbudziła kontrowersję. Mimo że nie ma obowiązku konsultacji z mieszkańcami, zwracam się z sugestią, propozycją umożliwienia tego typu zmian, konsultacji tego typu zmian z właściwymi radami osiedlowymi. Bardzo proszę o informację na piśmie. Dziękuję. Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie słupów oświetleniowych znajdujących się przy bramie Szkoły Podstawowej nr 5. Oświetlenie to jest mocno wyeksploatowane, słupy stalowe są już zgniłe, a kable znajdujące się na zewnątrz stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla dzieci. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi Jarosławowi Głuczyńskiemu oraz dyrektorowi targowisk miejskich panu Mariuszowi Kosiarz za wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców i odpowiedź na moją interpelację z marca bieżącego roku. Sprawa dotyczyła wygospodarowania powierzchni na miejsca parkingowe na osiedlowym bazarze. Zarówno kupujący, handlujący, jak i mieszkańcy są wdzięczni za okazaną pomoc i utworzenie dodatkowego parkingu na bazarze przy osiedlu Obrady. Szanowni Państwo, przykry i niezrozumiały jest dla mnie fakt, iż pan starosta miał czas i sposobność udzielić mi, jak to zostało określone w piśmie z 8 sierpnia, porady w ramach dobrej współpracy samorządowej, a nie miał czasu na wystosowanie odpowiedzi na moje zapytania z czerwca oraz lipca bieżącego roku. Interpelacje te są ważne dla wszystkich mieszkańców, dotyczą spraw niezwykle istotnych. W związku z powyższym po raz kolejny proszę pana starostę o przeanalizowanie zgłoszonych przeze mnie problemów w miesiącu czerwcu i lipcu i udzielenie mi odpowiedzi. Kolejne zapytanie skierowane do starostwa powiatowego dotyczy dyżurów stomatologicznych. W imieniu pacjentów, jak i własnym chciałam zapytać, dlaczego jednostka odpowiedzialna za służby zdrowia w naszym powiecie nie realizuje tak ważnego problemu, jakim jest zapewnienie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej. Dlaczego nasi mieszkańcy pomocy muszą szukać w pobliskich jednostkach, w szpitalach, na przykład w Starachowicach? Tam takie dyżury mogły być zakontraktowane. Myślę, że na wcześniej nie byłoby takiego problemu. Wystarczą chęci. Proszę pamiętać, panie starosto, że nie każdy ma samochód, nie każdy jest zmotoryzowany i nie każdy może do takich oszczędnych miejscowości dojechać. Nie każdy ma również możliwość udania się na prywatną wizytę do stomatologa w przypadku bólu, na przykład w sobotę. W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy możliwe jest utworzenie w szpitalu powiatowym gabinetu pełniącego dyżur stomatologiczny. Bardzo dziękuję. Z tego miejsca chciałbym wszystkim radnym, wszystkim Państwu podziękować za dzisiejszą wyjątkową sesję, za merytorykę, za rozsądek, za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jeszcze raz chylę czoła i bardzo dziękuję. I żeby nie psuć tej atmosfery, miałem pomysł, aby dzisiaj nie odpowiadać na żadne interpelacje i udzielić odpowiedzi pisemnych.
Ponieważ jednak tych interpelacji nie jest dużo, więc żeby nie przeciągać to tak w telegraficznym skrócie, a tam, gdzie Państwo prosiliście na piśmie, no to będzie na piśmie. Pan radny Andrzej Pałka, analiza ruchu ulica Żeromskiego-Sienkiewicza. Skrzyżowania dróg powiatowych z niższej kategorii drogami zawsze więcej do powiedzenia ma kategoria wyższej, droga o wyższej kategorii, w związku z powyższym takiej analizy wykonać na tym skrzyżowaniu nie możemy, bo nie jesteśmy ładni, nie jest to nasze skrzyżowanie, tak samo jak i nic nie mamy do sygnalizacji świetlnej, bo Pan do tego zmierzał, żeby po takiej analizie dojść do takiego wniosku, o którym tu już wielokrotnie było mówione, żeby przeprogramować tą sygnalizację świetlną. Przekażemy dwie lampy oświetleniowe przy ulicy Kasztanowej, przy ogródkach od rzeczki. Myślę, że w nocy nikt tam nie pracuje, ale ze względu na osobę pana radnego, to myślę, że jak na jednej konstrukcja była, to naczelnik Krzysztof Kowalski tu skrupulatnie zanotował i może jedną gdzieś szybko postawi. A jak faktycznie ci pracujący będą mieli miało światła w nocy, no to dołożymy może i tylko na kolejnym etapie. A przydałoby się, panie prezydencie, też 35-lecie akurat? No to tym bardziej. Dziękuję. Ja rozumiem. Nie widzę problemu. Co do porządku, przekażemy, uruchomimy pan komendant Andrzej Kaniecki. Uruchomi właściwe swoje służby i myślę, że o ten porządek wszyscy powinniśmy dbać. Co do chodnika przy ulicy Długiej, to ja też tutaj podpisuję się pod słowami pana radnego Andrzeja Pałki. O chodniki wszystkie trzeba dbać i to zarządca drogi ma obowiązek to wykonywać. No, ubolewam, że tak się nie, że nie jest i że Państwo musicie interpelować w tak błahych sprawach, żeby ten porządek na rondach, na chodnikach był. No to jest przykre. Należy dbać o to i wszyscy powinniśmy to dbać, a nie udawać, że problemu nie ma albo że nas na to nie stać. Przekażemy to do powiatu, bo chodnik ulicy Długiej nie przylega bezpośrednio do posesji, o czym Pan tutaj bardzo skrupulatnie powiedział, co wynika z dwóch wizji, obowiązkiem zarządcy, czytaj, starostwo powiatowe jest zarządcą ulicy Długiej. Przekażemy. Ministerstwo też, Państwo. Tak, to na potwierdzenie Pana słów. Także myślę, że tutaj Pan przebił Pana radnego i naczelnika w jednej osobie Jerzego Wronę, no bo tutaj on zawsze jest merytoryczny. Dzisiaj mamy tu tak mocne argumenty, więc myślę, że chodnik na Długiej będzie teraz lśnił czystością. Pan radny Dariusz Kaszuba. Co do budżetu obywatelskiego i do zwiększonej puli, sugestia, że jak gdyby to jest pokłosie małej frekwencji. Ja powiem odwrotnie. Ja uważam, że jest chyba trochę inaczej. Większość najpilniejszych potrzeb naszej lokalnej społeczności dzięki Państwa operatywności, Państwa zaangażowaniu i Państwa determinacji jest realizowana poza budżetem obywatelskim. I myślę, że to skutkuje tym, że coraz mniej tych wniosków do budżetu obywatelskiego. Miałem przyjemność rozmowy na ostatnim zarządzie Związku Miast Polskich, na przykład z prezydentem Nowej Soli, panem Wadimem Tyszkiewiczem, który chwali się, że u niego w mieście w ogóle nie ma budżetu obywatelskiego, bo nie ma takiej potrzeby, bo wszystkie wnioski mieszkańców są szybko i sprawnie realizowane. I tu ja chyba też w tą stronę bym poszedł, bo Państwo macie dostęp, wnioskujecie, te wnioski są realizowane przez nasze służby. No, nie wszystkie oczywiście mogą być, bo tak jak chodnik przy Długiej, no żebyśmy nie jak się starali, to go nie wysprzątamy, bo nie jest nasz, a za chwilę życzliwie by donieśli na dyrektora Dybca, że posprzątał mi to, co trzeba i nie swoje i od razu już miał karę. Zobaczcie Państwo, jak elegancko wygląda Kamil Kutryba, bo się szykuje na przesłuchanie. Więc to tak na marginesie. Co do herbu miasta, to tu na piśmie odpowiedzą pracownicy. A tu sugestie odnośnie przejścia rewiszów, to dziękuję, bo to jest bardzo ważne i myślę, że tutaj dokonamy przeglądu tych przejść na naszych ulicach, ale rozumiem, że tu Pan Rady też dopilnuje, żeby na tych pozostałych ulicach, bo Kilińskiego przy Staszica jest powiatowe, to tam też trzeba to dobrze sprawdzić. Ale na naszych jak najbardziej, tu ten znak jak najbardziej nie powinno tak być. Na bieżąco powinno być to reagowane, bo on nie zarósł w ciągu tygodnia. To musiało trwać. Także takie sugestie jak najbardziej. Myślę, że tutaj będzie bardzo szybka reakcja. Co do zmiany ulic, tak jak Pan chciał na piśmie, może
odpowiedź będzie na piśmie. Ja tylko powiem, że demokracja ma to do siebie, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy jest pół na pół i tak jest przy ulicy Rodzinnej. 8 posesji za, 8 przeciw. Demokracja. Co do interpretacji pani radnej Joanny Pikus, oświetlenie słupy przy PSP numer 5. Jeżeli jest to na własności miasta, jeżeli to jest w pasie drogowym i jeżeli to jest na majątku gminy, nie widzę problemów. Gorzej, jak to będzie oświetlenie osiedlowe, spółdzielnie mieszkaniowej Wódnik, no to mamy tu problem. Ale sprawdzimy i podejmiemy tutaj interwencję. Co do bazarku na ogrodach, cieszę się, że mieszkańcy są zadowoleni, że chcą korzystać z tego bazaru. Dziękuję za te słowa. Natomiast tu niezręcznie jest się mi wypowiadać w tematach Starostwa Powiatowego i Służby Zdrowia. Przekażemy kolejny raz. Pani sekretarz tutaj skrupulatnie prześle pismo kolejny raz z prośbą o przypomnienie tych pani interpelacji z czerwca i z lipca w tym temacie, między innymi rozszerzonych o te dyżury stomatologiczne. Dziękuję bardzo. Pana prezydenta, pragnę jedynie dodać, uzupełnić, bo może takie nieścisłości miały miejsce. W kwestii budżetu obywatelskiego te środki to rzeczywiście sygnał mieszkańcom, że za taką kwotę nie da się zrobić dużych inwestycji. Ja wiem, że projekty, które są realizowane, były realizowane w 3 na razie edycjach. To nie jest żaden powód do tego, by myśleć o likwidacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście, jak sądzę, prawda? Bo tak to mogło wyglądać, że skoro rzeczywiście Rada Miasta spełnia wszelkie oczekiwania mieszkańców, wówczas budżet obywatelski staje się niepotrzebny. Co wydaje mi się nieco kapłownym stwierdzeniem, ale wracając do spraw porządkowych, tutaj była informacja, że pan prezydent weźmie pod uwagę kwestię oznakowania. Bardzo się cieszę. Sygnał odnośnie ulicy Wspólnej jest po raz drugi interpelacją w tej samej sprawie złożoną przeze mnie. Zaś mam nadzieję, że porządek przy innych placówkach oświatowych został zauważony. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o ulicę Klińskiego, to szkoła od strony ulicy Powiatowej ma wykoszony trawnik, zaś czekam na interwencję odnośnie wykoszenia 2 pozostałych bocznych ulic, w tym ulicy Cegielnianej. Mam nadzieję, że to również będzie miało miejsce. Zaś jeżeli chodzi o kwestię przekazania informacji odnośnie oznakowania do innej jednostki samorządu, czyli do starostwa, oczywiście będzie miało to miejsce, z tym, że proszę mi wierzyć, zrobię to osobiście, aby nie dodawać niepotrzebnej pracy paniom z obsługi Biura Rady Miasta i osobiście tę interpelację zaniosę dzisiaj, bo to niemożliwe ze względu na pokrycie się godzin, ale proszę mi wierzyć, że interpelacja w tej sprawie przeze mnie również zostanie złożona. Placówek gminnych, oświatowych, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum jest zdecydowanie więcej, dlatego pozwoliłem sobie priorytetowo jednak te placówki potraktować. Dziękuję. Chciałbym tutaj wyrazić słowa podziękowania i uznania na ręce pana komendanta Andrzeja Kanieckiego. W dniu dzisiejszym jest Dzień Pracownika Straży Miejskiej. Myślę, że wszyscy państwo radni tutaj wesprzecie moje słowa i przekażemy podziękowania na ręce pana komendanta dla jego wszystkich pracowników za ich dotychczasową pracę. Z tego miejsca chciałbym też podziękować na sali obok być pan dyrektor reprezentujący spółkę Miejskiego Wodociągu i Kanalizacja, pan Łukasz Madej. Niedługo też jest Dzień Wodociągowca. Panie dyrektorze, jestem dyrektorem ekonomicznym, finansowym. Chciałbym bardzo podziękować też wszystkim pracownikom Miejskich Wodociągów i Kanalizacji za ich udział w takiej akcji szkoleniowej na wypadek klęski żywiołowej w mieście. Chcę Państwa poinformować, że była taka akcja. Naczelnik Łukasz Witkowski był koordynatorem. Takie szkolenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod hasłem Akweduk 2017. Chodziło o to, aby sprawdzić, jak zabezpieczone jest miasto, jak sprawna jest spółka miejska, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w przypadku długotrwałego braku prądu, napięcia na terenie miasta. Czy woda popłynie, przez ile czasu jesteśmy w stanie zabezpieczyć dostawę wody i odbiór ścieków. I panie dyrektorze, sugestia, aby ci pracownicy, którzy brali udział w tych ćwiczeniach, w tym szkoleniu, odczuli to we właściwy sposób, nie tylko jako uścisk dłoni prezesa Zdzisława Foremniaka i jego zastępcy pana Łukasza Madeja, ale żeby na
konta też mi coś płynęło, bo Państwo widzicie, tak jak dzisiaj powiedzieliście, uchwałę o wsparciu dla miejscowości Rytel z żywiołem. Wszyscy są zostawieni samemu sobie i na to się trzeba przygotowywać. Stąd z tego miejsca jeszcze raz dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję, że Pan o nas pamięta, że Pan zauważył, że w dniu dzisiejszym jest nasze święto. Jest Pan chyba jednym z nielicznych samorządowców, którzy doceniają rolę pracy Straży Miejskiej na rzecz społeczności lokalnej i za to jeszcze raz w imieniu własnym pracowników Straży Miejskiej dziękuję i obiecuję, że nie zawiedziemy mieszkańców Ostrowa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo.